dzisiejszym odcinku przedstawimy grę Cyberguy, czyli powietrzny futbol, piłka nożna oraz wersja hokej. To samo, tylko wersja hokej, takiej bardziej chyba znanej, to właśnie hokej. I tu mamy krążek i dwie kukiełeczki. Tak samo tutaj mamy z kolei pionki, czy tam uchwyty, dwa i dwie piłki. Zaraz otworzymy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda od środka. Tam się zahaczyło, więc może wyjmę i powrócimy do filmu po wyjęciu. Tak to wygląda po wyjęciu. Instrukcja dość prosta. Mamy pakiet dwóch krążków. Są połączone, ale widać tutaj, otwierałem, że są dwa. Aha, czyli trzeba nakleić te podkładki, bo widzę, że są też niedoklejone. Oraz dwie bramki i dwa liczniki do włożenia. Po drugiej stronie co mamy? A widzę, że będzie nam potrzebny śrubokręt do umieszczenia baterii. 3 razy bateria C jest tutaj potrzebna i niestety nie jest załączona. Także za chwilę wracamy. Dobra, z instrukcji wyczytałem, że do tych śrubek mamy śrubokręt, więc nawet nie potrzebujemy swojego. Zatem odkręcimy i zobaczymy. Śrubki się dość łatwo odkręca, a tutaj też warto zobaczyć, że tym samym śrubokrętem możemy odkręcić również wiatrak, gdyby były jakieś problemy, na przykład padło trochę za dużo kurzu, jakieś inne nieczystości, owady czy coś takiego, bo z tymi owadami na przykład mogą być później problemy. Tutaj widzę, że problem jest trochę przy otworzeniu tego. A to może dlatego, że tak przy innych filmach mam tylko jedną rękę. Nie, wszystko jednak otwiera się dobrze. I teraz tak, montujemy baterię. Wiatraczek był ustawiony, on na pytanie sprawdziłem, więc od razu zaczęło działać, ale chwilę nakręcić. Dobra, nie będziemy dokręcać. Dobra, czyli przerzucamy, włączymy już na on, niech się grzeje. Czuć tutaj już powietrze i widzimy, że już krążek leci, a to dopiero początek. Gąbki należy oczywiście odkleić. I przykleić pod spód tych. Tak wygląda oklejone. Ważne, żeby zrobić to w miarę dokładnie, gdyż jeżeli zrobimy to niedokładnie, to po prostu będziemy rysowali powierzchnię i pojawią się rysy na boisku. Dobra, to jest tak, teraz będziemy montować bramki. Jak zamontować bramki? Tym pojemnikiem, że tak powiem, na krążek w dół. Tutaj jak są te dziurki, wkładamy ręką tego miejsca. Może i zrobię. Natomiast przydło z punktami jak gdyby ma te ząbki i te ząbki trzeba włożyć w te otworki. Jest niebieski, czerwony. Jak sobie to wsadzić, czy to w to, czy to niebieskie tam. A że nie ma to żadnego znaczenia.
Dobra, boisko gotowe. A tutaj trzeba wyzerować, no bo w sumie jeszcze żadna bramka nie padła. I co? I można rozpocząć oficjalnie mecz. Czyli lecimy, powiem z tym. Oczywiście co innego jest, jeżeli są dwie osoby, co innego jeśli gram sam ze sobą. Po ostrzelonej bramce krążek wpada do dziurki. Możemy zapisać sobie jeden punkt. Oczywiście powinniśmy to grać na odwrót. Chociaż może i tak. Sam nie wiem. To wszystko jedno. I teraz co? Lecimy dalej. O, i samobój niestety sobie strzelił. Wyjmujemy z tej dziurki krążek. I lecimy dalej tutaj. O, i samobój niestety. Dobra, czyli wynik meczu 2-0. Jeśli mi się podoba, zapraszam do zakupu. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, do zobaczenia.